Witamy Was w odcinku specjalnym Literackie Ciekawostki. Odcinku specjalnym, której bohaterką będzie aktorka, publicystka, powieściopisarka, także krytyk artystyczny, teatralny i przedstawicielka polskiego naturalizmu Gabriela Zapolska. Skąd odcinek specjalny? Przed nami wielkie wydarzenie, Narodowe Czytanie już we wrześniu, czyli niebawem. Stąd chcielibyśmy Wam przybliżyć postać właśnie Gabrieli Zapolskiej w tym odcinku. Gabriela Zapolska, a właściwie Maria Janowska z domu Korwin-Piotrowska, urodziła się 30 marca 1857 roku we wsi Podchajce na Wołyniu. Jej ojciec, Wincenty Korwin-Piotrowski, był zamożnym ziemianinem, natomiast matka Józefa Skarskich była prima balleriną. Urodę Gabriela Zapolska, bo to często było podkreślane, że była piękną kobietą, urodę odziedziczyła po matce, która była właśnie związana też ze sceną, była baletnicą. Ojciec natomiast był bardzo pobożny i chociaż nie został księdzem, nie przeszkadzało mu to w odprawianiu takich domowych mszy, w których cała rodzina musiała uczestniczyć. Gabriela Zapolska miała dwoje rodzeństwa, starszego brata Kazimierza oraz młodszą siostrę Konstancję. Matka nie zajmowała się zbyt troskliwie dziećmi. Były one przekazywane w ręce bon, które, no i także na nauczycieli. Natomiast matka bardzo lubiła wystawne życie, lubiła wydawać pieniądze, co się też odbiło trochę na majątku państwa Korwin-Piotrowskich. Gabriela uczyła się w domu, nie chodziła do szkół publicznych. Przez krótki okres czasu uczyła się też w zakładzie Sacré-Cœur oraz w prywatnym instytucie wychowawczo-naukowym we Lwowie. No właśnie, w domu dziewczynki, bo Gabriela razem z siostrą uczyły się języka francuskiego, natomiast o ten czas, który spędziła we Lwowie u sióstr, został opisany w książce Przedpiekle. W 1876 roku Gabriela wyszła za mąż za oficera wojsk rosyjskich Konstantego Śnieżko-Błockiego. Poznała go w domu swojej ciotki Staniszewskiej w Warszawie. Śnieżko-Błocki pochodził ze żmudzkiej rodziny szlacheckiej. Małżeństwo to nie było szczęśliwe. Już na początku tego małżeństwa pojawił się problem posagu. Śnieżko-Błocki czuł się oszukany i zawiedziony sumą posagową, jaka przypadła na Gabrielę. Natomiast Gabriela zarzucała właśnie mężowi, że jest zbyt chciwy i pazerny. Małżeństwo zakończyło się bardzo szybko. W 1881 roku Gabriela odeszła od męża. W roku 1888 ostatecznie małżeństwo zostało unieważnione. Wtedy, jeśli chodzi o ten posag, no to tutaj ta kwota nie była aż taka mała, bo Gabriela wniosła w to małżeństwo 40 tysięcy rubli oraz całkiem spore, czteropokojowe, w pełni umeblowane mieszkanie w Warszawie. No ale tutaj apetyt pana Błockiego był rzeczywiście bardzo duży. Gabriela Zapolska przez następne lata nie czuła się komfortowo, że musi o każdego rubla prosić swojego męża, prosić go o rubla, który pochodzi z jej posagu. A o panu Konstantym moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że był prawdziwym łowcą posagu, bo kiedy tylko małżeństwo zostało zawarte, no to wówczas zmienił się też jego stosunek do żony. Gabriela bardzo często narzekała, że jest lekceważona, jest zdradzana i że takie traktowanie przez męża jej się nie podoba. Ta decyzja o odejściu była rzeczywiście jak na tamte czasy bardzo odważna, ale tutaj Gabriela Zapolska była zdecydowana i bardzo konsekwentna w swoich decyzjach. W tym okresie pomiędzy odejściem Gabrieli od męża a unieważnieniem małżeństwa Gabriela związała się z innym mężczyzną, Marianem Gawelewiczem, i urodziła pozamałżeńskie dziecko.
Rodzina Gabrieli, gdy dowiedziała się, że ta jest w ciąży i oczekuje dziecka, żeby zatuszować ten skandal niebywały, umieściła Gabrielę w klasztorze wizytanek na krakowskim przedmieściu, gdzie tam miała oczekiwać na unieważnienie małżeństwa. Gabriela z tego klasztoru uciekła z pomocą Gawelewicza i wyjechała do Wiednia, gdzie urodziła córkę, która po kilku miesiącach zmarła. Do czasu porodu, tak jak powiedziałaś, Gabriela przebywała w zakładzie Frau Frylich w Wiedniu. Był to taki specjalny zakład, w którym właśnie takie kobiety, które bały się skandalu, czy nie chciały skandalu, mieszkały do czasu rozwiązania ciąży. Ponieważ po urodzeniu dziecka Gabriela wiedziała, że nie jest w stanie samodzielnie dziecka wychować, a Marian Gawelewicz ją zostawił. Postanowiła pozostawić córkę właśnie pod opieką Frau Frisch. Po krótkim czasie, tak jak wspomniałaś, dziecko zmarło. Zresztą o tym zakładzie, jak i o wielu innych, mówiło się, że to jest taka fabryka aniołków. Chodziło o to, że te dzieci nie miały tam zbyt dobrych warunków do tego, aby przeżyć, też pewnie nie za bardzo się nimi opiekowano. W związku z tym bardzo często też w młodym wieku te dzieci umierały. Gabriela Zapolska to pseudonim artystyczny Marii, bo tak naprawdę miała na imię Gabriela, chociaż Gabriela to jej drugie imię, którego potem używała już jako pierwszego. Natomiast z nazwiskiem Zapolska ja znalazłam taką informację, czy taką ciekawostkę, nie do końca wiadomo, czy jest prawdziwa. Natomiast podobno Marian Gawelewicz miał zarzucać jej, że te teksty, które ona pisze, czy w ogóle jej twórczość jest zapolska. Więc Gabriela uznała, no skoro ta twórczość jest zapolska, to ona będzie się nazywać Zapolska właśnie, i stąd podobno miała się ten pseudonim wziąć, którego później już cały czas używała. Też pod nazwiskiem Zapolska wyjechała do Wiednia, gdy była w ciąży i miała urodzić dziecko. Żeby uniknąć też skandalu, właśnie przybrała nazwisko Zapolska. Być może z dzisiejszej perspektywy nas to dziwi, w jaki sposób udało się jej wyjechać na paszport z innym nazwiskiem. W tamtych czasach paszporty nie posiadały zdjęć, więc było to właściwie łatwiejsze, łatwe do przeprowadzenia. Wystarczyło tylko postarać się o jakiś dokument tożsamości od pani Zapolski, co się udało. Gabriela marzyła o karierze aktorki. Zaczęła występować w amatorskim teatrzyku Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i w 1882 roku została zaangażowana jako aktorka w teatrze w Krakowie i wówczas właśnie przyjęła ten pseudonim czy nazwisko Gabriela Zapolska. Występowała w Poznaniu, we Lwowie, a także w galicyjskich teatrach takich obwoźnych. W latach 1883-1885 przebywała we Lwowie, gdzie tam występowała w teatrze pod dyrekcją Jana Dobrzańskiego. Natomiast w latach przełomie 85-87 roku pracowała w Teatrze Poznańskim. Objeżdżała wraz z Bolesławem Leszczyńskim i Stanisławem Trapszą miasta i miasteczka zaboru rosyjskiego. Wiodła życie wędrownej artystki. W ogóle ta zmiana teatrów jest dosyć charakterystyczna dla życia, całego życia Gabrieli Zapolskiej, bo gdy spojrzy się na nie z takiej dalszej perspektywy, to widać, że Gabriela Zapolska krążyła między Lwowem, Krakowem a Warszawą, w zależności od tego, gdzie mogła liczyć na angaż. Kariera artystyczna Zapolskiej rozwijała się całkiem nieźle. Problemem był jej bardzo trudny charakter. Gabriela ciągle popadała w konflikty z dyrektorami, z reżyserami teatrów i z tego powodu głównie zrezygnowała z występowania na scenie. Wówczas sytuacja była taka, że aktorzy byli bardzo uzależnieni, bardzo zależni od dyrektorów, no a ona ciągle te mosty ze sobą paliła i ciągle w nowe konflikty się mieszała. Dotarłam do informacji, że życie Gabrieli jako aktorki rzeczywiście nie było zbyt łatwe, a wiązało się to z zawiścią całego zespołu aktorskiego. Podobno po debiucie aktorskim Gabriela otrzymała bardzo dobre recenzje. Ponieważ nie była zbyt lubiana w zespole, ani no właśnie też narobiła sobie z wielu wrogów,
nawiązał się właściwie taki spisek, przez który Gabriela Zapolska otrzymywała niewielkie role, które tak naprawdę nie dawały jej sławy, nie mogła w nich pokazać swych umiejętności, no ale oprócz tego dawały bardzo marne pieniądze. W 1881 roku Gabriela Zapolska zadebiutowała opowiadaniem Jeden dzień z życia Róży, który publikowany był w Gazecie Krakowskiej. Dwa lata później w Kurierze Lwowskim drukowano było opowiadanie Małaszka, a w 1889 roku pojawiła się jej pierwsza powieść Przedpiekle. Widząc, że jest niedoceniana w kraju, postanowiła wyjechać do Paryża. Podobno do tego, żeby sięgnąć po pióro i zacząć pisać, namówił ją Marian Gawalewicz, z którym rozstanie bardzo przeżyła i którego już nawet po rozstaniu jeszcze darzyła uczuciem. Głównym celem wyjazdu Gabrieli Zapolskiej do Francji było podbicie francuskich scen. Autorka miała świadomość, że od razu nikt jej nie zatrudni, żaden teatr jej nie zatrudni. W związku z tym, żeby mieć się z czego utrzymywać, zaproponowała polskim gazetom, że będzie przysyłała artykuły i tak też się stało. Do Warszawy wróciła w 1895 roku i próbowała się bezskutecznie dostać do teatrów rządowych. Rok później pojawiła się w odcinkach jej powieść Wodzirej. Publikowała nowele, powieści obyczajowe, psychologiczne. Gabriela Zapolska w swych utworach pokazywała fakty z życia oraz obnażała w nich wszelką obłudę oraz cechy ludzkie. Niewątpliwie bardzo duże znaczenie miały jej umiejętności dziennikarskie, które pomogły jej w pisaniu nowel, powieści, a także niezwykły zmysł obserwacji. Gabriela Zapolska pisała powieści, które były drukowane, które były wydawane w innych też językach. Były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki, czeski, szwedzki, węgierski czy słowacki. A największą wartość w jej dorobku na pewno mają dramaty, które po premierze bardzo szybko ukazywały się drukiem. Każdy kolejny utwór Gabrieli Zapolskiej, gdy ujrzał już światło dzienne, wzbudzał niezwykłe emocje, a także bunt i taki sprzeciw środowisk konserwatywnych, które zarzucały Zapolskiej niemoralność oraz poruszanie tematów tabu. Gabriela Zapolska należała do kobiet, które uważały, że wszelkie zło to jest wina mężczyzn. Cechowała ją wrogość wobec nich i taka nieufność. Można powiedzieć, że miała bardzo trudny charakter i takie porywcze usposobienie. Ciągle była z kimś skonfliktowana i poróżniona. Zasadniczo w ogóle nie lubiła ludzi, dlatego że pogardzała też kobietami. W listopadzie 1901 roku Gabriela Zapolska wyszła ponownie za mąż za Stanisława Janowskiego. Wybranek był od niej 11 lat młodszy i był malarzem. Biografowie też tu zauważają, że tak naprawdę była to jej jedyna taka miłość. Jeżeli była w stanie kogoś kochać, to na pewno kochała Janowskiego. Ślub odbył się w Dąbrowie, gdzie zamieszkali. Później przenieśli się do Krakowa, gdzie wraz z mężem założyli szkołę aktorską, na bazie której powstał Teatr Niezależny Gabrieli Zapolskiej. Z Krakowa przenieśli się do Lwowa, gdzie założyli zespół teatralny, który objeżdżał Galicję i wystawiał sztuki pisane właśnie przez Gabrielę Zapolską. Jeśli spojrzeć na to małżeństwo, to jego losy naprawdę były bardzo burzliwe, bo właściwie nawet nie było wiadomo, czy ślub się odbędzie. Para znała się już wcześniej i ta droga do małżeństwa była dosyć długa. I właściwie już w momencie ustalania, kiedy ten ślub ma się odbyć, para się rozstała. Stanisław Janowski odszedł od Gabrieli i zaczął układać sobie życie na nowo i to skutecznie. Oczywiście Gabriela Zapolska jako kobieta, która była chyba bardzo zazdrosna i nie lubiła, kiedy ktoś robił coś nie po jej myśli, postanowiła do tego nie dopuścić. I Stanisław Janowski uległ i para się pobrała. Ale losy tego małżeństwa no już nie były rzeczywiście spokojne po kilku latach.
para znowu postanowiła się rozstać i ostatecznie w 1910 roku doszło do rozstania, chociaż nie było oficjalnego rozwodu. Gabriela do końca życia pisała listy do swojego męża. Sprawa była troszkę skomplikowana z tym Janowskim. Gabriela Zapolska, zanim zakochała się w Janowskim, darzyła przyjaźnią i uczuciem Ludwika Szczepańskiego, który był wydawcą Życia. Zapolska marzyła o rodzinie, chciała koniecznie wyjść za mąż. Szczepański jej małżeństwa nie zaproponował. Dopiero w momencie, gdy zdał sobie sprawę, że ją traci, zaczął wysyłać listy płomienne zapewniające gorącej miłości. Ale wtedy było już za późno, Zapolska była już zakochana w Janowskim. Dlaczego zatem to małżeństwo się rozpadło, jeżeli rzeczywiście się kochali? Okazało się, że Gabriela Zapolska zaczęła chorować, a opieka nad żoną odciągała Janowskiego od jego pasji, od jego malarstwa. Do tego Janowski wiedział, zdawał sobie sprawę, że nigdy nie będzie tak sławnym malarzem, jak jego żona pisarką. Był tylko mężem znanej pisarki, o czym Gabriela Zapolska bardzo często mu przypominała. Do tego doszły choroby Zapolskiej, które się rozwijały. Jak pisał Janowski, życie z nią było bardzo trudne, te ciągłe choroby, a takie histerii, które miewała, które trwały miesiącami, go po prostu wykańczały. Janowski był jej pielęgniarką, opiekunem i sługą, a ona odwdzięczała mu się zwykłą złośliwością, bo po prostu taki miała charakter. Myślę, że warto tutaj cofnąć się do roku 1888, w którym zaczęły się tak naprawdę problemy zdrowotne Gabrieli Zapolskiej. Dlaczego ten rok jest taki ważny? Ponieważ w tym roku podjęła próbę samobójczą. Próbę, którą potem, jak tłumaczyła, postanowiła odebrać sobie życie, ponieważ była samotna. Konsekwencje tego czynu odczuwała właściwie do końca życia. Gabriela Zapolska postanowiła otruć się zapałkami i chociaż brzmi to dla nas dzisiaj dosyć abstrakcyjnie, w tamtych czasach zapałki, główki zapałek były wykonywane, czy miały dodatek fosforu. Rozcieńczony czy rozpuszczony ten fosfor, ta cała masa w wodzie stanowiła śmiertelną miksturę. Gabrielę Zapolską udało się uratować, ale o tym lekarze też już wówczas wspominali, że skutki tego czynu będzie odczuwać. I rzeczywiście tak było, bo właściwie z biografii wyłania się obraz kobiety naprawdę schorowanej, która co roku zmagała się z wielkimi dolegliwościami, które tak naprawdę co roku się pogłębiały i aż właściwie do samego końca cierpiała już później coraz bardziej, aż do momentu, kiedy położyła się do łóżka, już nie była w stanie z niego wstać. Ostatnie lata życia Gabrieli Zapolskiej nie należą do najłatwiejszych i do najjaśniejszych. Tak jak wspomniałam, Gabriela Zapolska z czasem czy z wiekiem coraz bardziej chorowała. Te ostatnie lata były naprawdę trudne, zwłaszcza, że pozostała sama. Nie utrzymywała zbyt silnych relacji, więzi z rodziną. Poza tym rodzina w większości mieszkała w Warszawie. Ona pozostała sama, nie miała dzieci, mąż odszedł, musiała liczyć na znajomych czy na osoby, którym musi zapłacić za opiekę. Czytając biografię i czytając tą relację z ostatnich lat, jest to obraz bardzo przygnębiający, obraz pisarki, która leży w łóżku, która nie może wstać, która cierpi, ponieważ traciła wzrok, była bardzo wrażliwa na wszelkie bodźce, na światło, na zapachy. Musiała być zdana na innych i przez tych innych, przez ludzi, którym musiała płacić za opiekę, przez tych ludzi jeszcze dodatkowo była oszukiwana. Gabriela Zapolska była autorką powieści kryminalnej i scenariusza telewizyjnego, który był jednym z pierwszych w Polsce. Powieść miała tytuł Kwiat śmierci i została napisana w 1903 roku. W tymże roku Ludwik Szczepański zaproponował Gabrieli Zapolskiej, żeby napisała powieść, której akcja będzie się rozgrywać w Krakowie. Gabriela się zgodziła, ale postawiła warunek, że
a jej autorstwo pozostanie tajemnicą. Obawiała się, że powieść kryminalna może rzutować na jej taki wizerunek właśnie literacki, pisarski. I dziś możemy jedynie ubolewać, że w żadnym ze zbiorów pism po prostu tej powieści nie ma. W 1911 roku powstał scenariusz do filmu Niebezpieczny kochanek, którego autorką była właśnie Zapolska, a który napisała na zlecenie Konstantego Jastrzębskiego. Był to taki melodramat, który nie był jakiegoś wysokiego lotu, powiedzmy ten scenariusz, w ogóle ten film. Natomiast został ten film zauważony przez czasopismo Lwów Teatralny, który pisał wówczas, że jest to pierwszy film tak naprawdę polski. Gabriela Zapolska zmarła w grudniu 1921 roku w Lwowie i tam została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu Łyczakowskim. Pogrzeb odbył się na koszt miasta. Początkowo ciało Gabrieli Zapolskiej miało zostać złożone w grobie Marii Konopnickiej, czemu sprzeciwiała się kategorycznie rodzina. Sam Janowski również był zdania, że to był dobry pomysł, żeby tych pań nie chować razem, dlatego że kobiety o tak różnych charakterach nie powinny leżeć koło siebie nawet po śmierci. Z pochówkiem Gabrieli Zapolskiej również był problem i to też rzuca światło na całą rodzinę. Po śmierci Gabrieli Zapolskiej został rozdzielony spadek, no ale potem okazało się, że nie ma kto postawić grobowca. I zajął się tym z poczucia obowiązku były mąż pisarki. Tuż po śmierci pisarki wszystkie jej rzeczy osobiste trafiły na licytację. Oryginały jej wielkich dzieł trafiały do ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, co otrzymują. Nad czym właśnie bardzo ubolewał Janowski, który wcześniej zrzekł się praw do spadku, czego później oczywiście żałował. Dlatego, że on nigdy nie wystawiłby tych rzeczy na licytację, tylko przekazał do muzeum. I w całym tym zgiełku, tak jak powiedziałaś, wszyscy zapomnieli o samej Zapolskiej, zajęci tymi dobrami materialnymi po niej. Jedynie właśnie Janowski, który zorganizował ten grobowiec i po prostu odkładał pieniądze też na pomnik. A cała tragifarsa tej sytuacji jest taka, że zarówno dyrektorzy, jak i aktorzy teatrów krakowskich, lwowskich, mimo że na sztukach Gabrieli Zapolskiej dobili się krocia i zyskali wielką sławę, mimo próśb Janowskiego nie dołożyli grosza na postawienie właśnie jej pomnika. W tym roku lekturą narodowego czytania jest Moralność pani Dulskiej. Myślę, że sztuka znana wielu, ale warto do tego tekstu wracać. Czy w lekturze, tak i z książki, czy w przedstawieniach. I polecamy wam zaglądanie do Moralności pani Dulskiej, która wbrew pozorom chyba nadal jest aktualna i nadal jest się z czym mierzyć. Natomiast polecamy wam również życie. Oprócz twórczości Gabrieli Zapolskiej polecamy wam także życie tej pisarki, tej aktorki. Książki biograficzne znajdziecie w zasobach naszej biblioteki. Polecamy wam. No i oczywiście zapraszamy do wspólnego świętowania akcji Narodowe Czytanie także w naszej bibliotece. I już 4 września będziemy właśnie wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Dziewczynki od guwernantek uczyły się francuskiego i gry na fortepianie. A, to można dołożyć do tego mojego. Poza tym dzieci w ogóle korzystały z uroków życia na wsi, pływania łódkami, jazdy konnej, ale tego chyba nie wiem, czy to umiem powiedzieć. A Gabriela została właśnie oddana pod opiekę zakonnic. Tak, pani Dobra. Się nazywała Maria Gabriela Stefania, nazywana w domu Lunią. Dobra, to mówię Gabriela, dobrze. Nie, bo tam chyba, bo ona bardzo szybko chciała wyjść za mąż, żeby się chyba wyrwać też z domu, no ale okazało się, że mąż był łowcą posagów. No dokładnie, to właśnie też dobra. W tej biografii, którą czytałam, pojawiło się takie pytanie, czy Gabriela Zapolska była dobrą aktorką. No i tutaj opinie były różne na ten temat. Jedni, no że okej, ale że była po prostu kiepska. Że była utalentowana na tyle, że pobierała jakieś te wzory francuskie i umiała je naśladować. No, ale że aktorką była kiepską. Ale
Na wszelkie przedstawienia, w których pojawiała się Gabriela Zapolska, waliły tłumy. Brało się to nie z miłości do aktorki i jej talentu, tylko z tego, że roztaczała wokół siebie taką aurę skandalu i właściwie wszyscy właśnie wiedzieli, że to jest ta Gabriela Zapolska, która się rozwiodła, czy która ma liczne romanse, że ludzie chętnie przychodzili, żeby ją zobaczyć właśnie z tego powodu. Tak podobno było. No, to mogę to powiedzieć? Możesz to powiedzieć. W ogóle miała mnóstwo romansów. Ja już w pewnym momencie straciłam orientację, z kim ona tam akurat była w związku, bo ona potrafiła być w jednym czasie w związku chyba z dwoma panami. Tak wywnioskowałam, zwłaszcza w tej Francji, że miała tam takiego opiekuna, jakieś w ogóle, nie wiem, że tam miała takiego jakiegoś opiekuna finansowego, bo zawsze była w tarapatach finansowych. I we Francji miała, już nie pamiętam jak się nazywał, ale jakiś taki wysoko postawiony pan, który, ona się do niego zwracała często, żeby jej przysłał jakieś pieniądze. No i on jej przysyłał. No ale on w międzyczasie poznała drugiego pana, z którym miała romans. Ten pan mieszkał w Rosji. I od niego, no i ten pan z Rosji wiedział o tym panu opiekunie, który tam się nie opiekował we Francji. Telenowela brazylijska. I chociaż była, Gabriela Zapolska była kobietą wyzwoloną, to na pewno nazwać ją, nie można jej feministką ani emancypantką. Dobrze. Ale podobno, tak się trochę zdziwiłam, ale rzeczywiście jak to, tutaj są takie zdjęcia, że jak ona jest tam taka doświadczona, to rzeczywiście, że ona nie była szczupła i ona tam jest problemy z tymi tasiemcami, że ona cały czas chudła, ale generalnie miała sylwetkę dosyć taką... Dobrze zbudowaną. Dobrze zbudowaną, żeby nie powiedzieć, że w pewnych momentach nawet była kobietą tęgą. Co mnie tak nawet zaskoczyło. Zaskoczyło. Zapolska nigdy nie odznaczała się skromnością. I zawsze była przekonana, że to, co tworzy, jest naprawdę dobre. I o ile jeszcze dopuszczała jakąś formę krytyki czy sugestii w etapie dopuszczenia tekstu do druku czy przed premierą, o tyle potem była przekonana o tym, że ten tekst jest najlepszy i jest to i w ogóle nie podlega dyskusji. I podobno z czasem to się wszystko jeszcze pogłębiało. No, bardzo była zapatrzona w siebie, była przekonana o tym, że to, co tworzy, jest najlepsze. Żeby tak nie było, że ta pisarka jest niedobra, że humorzasta, nerwowa i że nic dobrego o niej nie można powiedzieć. Można, ponieważ bardzo była przy tym bardzo empatyczna i troszczyła się, widać to w jej felietonach, że bardzo zależało jej na losie innych ludzi też. I na przykład tam walczyła o prawa kobiet. O ile, tak jak powiedziałam, nie była feministką, o tyle walczyła o prawa kobiet i chciała właśnie, żeby zostały zrównane ich prawa w dochodzeniu do edukacji. Bo sama zmagała się z tym, że nie ma pieniędzy, czy nie może zarabiać, ponieważ nie była wykształcona. I chciałaby, żeby kobiety właśnie były wykształcone, żeby miały ten fach w ręku, że te, które nie mogą, czy nie mogą sobie zapewnić jakiejś dobrej pracy, żeby każda z tych kobiet mogła na siebie zarabiać. To było dla niej ważne. Patrząc na dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy na jej zdjęcia, zastanawiam się, czy dzisiaj też by była uznana za piękną kobietę. Gabriela Zapolska bardzo lubiła zwierzęta i przez całe życie miała kilka psów i to właśnie dla niej te psy no, właśnie byli takimi przyjaciółmi. Temowin bardzo, bardzo lubiła psy, a nawet przez pewien czas miała w domu małpę o imieniu Koko. Dodam tylko, że Gabriela Zapolska przez całe życie była naprawdę bardzo pracowita i bardzo aktywna literacko. I to właściwie brało się chyba wszystko, to wszystko ma swój początek właśnie w tym pierwszym małżeństwie, kiedy Gabriela uświadomiła sobie, że tak naprawdę wszystko zależy od niej. Mąż nie chciał jej dawać pieniędzy, więc wiedziała, że dopóki ich nie zarobi, to ich nie będzie mieć. I od tego czasu naprawdę jest bardzo pracowita, bardzo aktywna na polu zawodowym i jest aktywna aż do samej śmierci. Jeszcze nawet leżąc w łóżku, przy zgaszonych lampach, właściwie pisząc ołówkiem, prawie że po omacku, pisała do samej właściwie śmierci teksty.